Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia dla tych, którzy przeżywają kryzys wiary. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? Zobaczcie, że w nas jest często coś takiego, że jak się pojawia kryzys wiary, jak się pojawia burza na horyzoncie, jak się pojawia burza w naszym życiu, jak się nie układa po naszemu, to zaczynamy panikować. Zaczynamy zauważać, że Jezusa nie ma. No bo jak można powiedzieć, że On jest, skoro On śpi? Jeśli On śpi, to On jest gdzieś tam w swoim śnie, ale nie jest z nami. Nie widzi nas, bo śpi. I często ludzie mówią: modlę się, ale to wygląda tak, jakbym się modlił do ściany. Tak jakby go nie było. Tak jakby był nieobecny. Chociaż jest obecny, to my nie doświadczamy Jego obecności, bo burzy się coś w nas. Coś się niszczy, coś ulega zniszczeniu. Tracimy chęci, przestajemy czuć. Zobaczcie, że kiedy On wszedł do łodzi, a oni poszli za Nim, to wszystko było ok. Nie było żadnej burzy, wszystko było ok. I my często myślimy, że tak będzie cały czas. Że jak poszliśmy za Jezusem i zobaczyliśmy, że warto jest iść za Nim i nie ma żadnych kłopotów, problemów, no to myślimy, że tak będzie zawsze. No tak myślą ci, którzy nie znają Ewangelii. A Ewangelia bardzo dużo mówi i poświęca miejsca na to, że Jezus mówił: będzie źle. Choćby błogosławieństwa, 8 błogosławieństw. Błogosławieni, którzy są ubodzy w duchu. Ubodzy w duchu? My nie chcemy być ubodzy w duchu. My chcemy być bogaci. Chcemy doświadczać Ducha Świętego. Ale przyjdzie czas, że nie będziecie widzieć tego, co widzicie. Tak mówił Jezus. Przyjdzie czas, że będziecie chcieli zobaczyć to, co widzieliście, a nie zobaczycie. Będą takie chwile i są takie chwile i może właśnie teraz wielu ludzi doświadcza kryzysu wiary. Mam takie przekonanie i nawet wiem o tym, że wielu ludzi przeżywa kryzys wiary, bo coś się burzy w ich życiu, coś ulega zniszczeniu, a tak się dobrze żyło, a teraz już się źle żyje. Gdzie jest Bóg? Już nie błogosławi. A przecież On mówi: błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu mojego imienia. Błogosławieni, którzy płaczą. Błogosławieni, którzy są głodni sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, kiedy jest wam źle. No i dzisiaj jest ci źle. Jesteś błogosławiony. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a chcieliby zobaczyć. Wczoraj o tym było, nie? Ale nie widzieli. Nic nie widzą, nic nie widzę, nic nie słyszę. Jest ciemność w moim życiu. Gdzie jest Bóg? Czy jesteśmy w stanie modlić się słowami tego psalmu 26? Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę. Zbadaj me sumienie i serce. Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi i postępuje w Twojej prawdzie. Tak, przed Twoimi oczyma dzisiaj jest wszystko ok, ale kiedy przestaniesz widzieć, to czy nadal będziesz szedł za Bogiem? Te wszystkie wydarzenia, one są nam potrzebne. Te wszystkie wydarzenia, ta burza na jeziorze, burza w naszym życiu są potrzebne po to, żeby pokazać nam, czy my wierzymy temu,
którego nie widzimy, który śpi. Ktoś może powiedzieć, budź Jezusa, budź. A ja powiem, nie budź Go. Zostaw Go, niech śpi. Poczekaj, sam się obudzi. Nie umrzesz. Jeśli jesteś z Nim w łodzi, jeśli idziesz za Nim, co to znaczy być z Nim w łodzi? Jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej, to czemu miałoby ci się coś stać? Spójrzmy na pierwsze czytanie z dnia. Lot był sprawiedliwy do czasu, ale w tym momencie jeszcze był sprawiedliwy. Przyszli aniołowie i powiedzieli tak. Wstań, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Wstawaj, budź się, anioł cię obudzi. Kiedy będzie jakieś niebezpieczeństwo, a jesteś w stanie łaski uświęcającej, jesteś przyjacielem Boga, anioł cię obudzi, wyciągnie cię, ostrzeże cię. Pokaże ci, że masz coś zrobić. Zobaczcie, jak to było z Józefem, mężem Maryi. Józef był sprawiedliwym człowiekiem, czyli był przyjacielem Boga, podjął decyzję, że oddali Maryję, bo nie chciał jej zniesławić. I sobie zasnął. I co zrobił Bóg? Posłał anioła i mówi, nie rób tego, zrób inaczej. Zrób tak i tak. Okej, nie ma sprawy. Bóg go ostrzegł, więc on nie musiał budzić Boga. Boże, nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie wiem, jaką decyzję podjąć. Wszystko się wali. Muszę szybko podjąć decyzję. Nie zrobił tego. Podjął decyzję. Uważał, że ona jest najlepsza. I chciał to zrobić. A anioł przyszedł i mówi, nie, nie rób. To Bóg będzie nas budził. My nie musimy Boga budzić. Bo On nawet jeśli śpi, to czuwa. Czuwa nad nami, Pan. Pan mnie strzeże. Czuwa nade mną Bóg. On jest moim cieniem. Nawet jeśli On śpi, to On tak naprawdę nie śpi. Tak jak my śpimy. My śpimy w naszych grzechach. W naszej zatwardziałości, w naszej pysze, w naszym lenistwie. My po prostu często oddalamy się od Boga. I wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że nam mała wiara wystarczy. Że my często nie chcemy więcej. Przykład Lota. Uchodź, abyś ocalił swe życie, mówi anioł. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Góry to wysoki poziom. To tam już trzeba mieć dużą wiarę, żeby nie spaść z tych gór. Panie mój, jeśli darzysz Twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, bo ja nie mogę szukać schronienia w górach. Ja nie mogę się wysilać. Bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mi nieszczęście i abym nie zginął. Kto ma rację? Anioł, który mówi, szukaj schronienia w górach, czy Lot? Słaby Lot, który jeszcze jest sprawiedliwy. Oto tu jest w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, blisko grzechu. A Bóg mówi, mała wiara to za mało, bo mała wiara jest bliska zwątpieniu. Duża wiara, dużej wiary, wielkiej wiary nie stłamsi żadne zwątpienie, żadna burza. Jezus miał dużą wiarę, wielką wiarę, bo spał. On zachowywał się jak Jonasz. Jeśli dobrze pamiętamy z Księgi Jonasza, to Jonasz w czasie takiej burzy, takiego sztormu, poszedł pod pokład i zasnął jak małe dziecko, jak małe niemowlę, bo on wiedział, że Bóg go uratuje. Nawet wpadł na pomysł i powiedział, no to wrzućcie mnie w morze. Bóg mnie uratuje, bo ja znam Boga. Wiem, jaki jest Bóg. Rzućcie mnie w morze, a to wszystko się zmieni. Przestaniecie odczuwać problemy z mojego powodu, bo ta burza
na tym morzu była z jego powodu, bo Jonasz uciekał przed Bogiem. No i wrzucili go w morze, no i co? I połknęła go ryba. On się modlił w tej rybie. Ryba go wypluła. I on wiedział doskonale, że Bóg go uratuje. Jezus jest takim Jonaszem, tylko że Jonasz nie chciał iść, a Jezus chce iść. Jezus chce wypełniać w pełni wolę Bożą. Dlatego zobaczcie, my często mówimy, mała wiara mi wystarczy, nie muszę się uczyć, nie muszę się rozwijać. A Bóg mówi, musisz, po to ci daję tą burzę. Po to zsyłam na ciebie takie trudne doświadczenia, żebyś ty po prostu był coraz mężniejszy, żebyś miał w sobie cnotę męstwa, której często my nie mamy. My nie chcemy mieć takiego dużego męstwa. I Lot mówi, ja nie mogę tam pójść, bo tam mnie czeka zguba w górach. A pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Kiedy ujrzycie to wszystko, uciekajcie w góry. Maryja wybrała się w góry z pośpiechem. Nie bój się iść w góry. Co robił Jezus, żeby się modlić do Ojca? Szedł na górę. Nie bój się wyzwań, nie bój się podejmować decyzji, trudnych decyzji. Józef podjął trudną decyzję, oddalę Maryję. To była naprawdę trudna decyzja. Rozstanę się z nią jutro. Nie możemy być razem, nie może być moją żoną. Dam jej list rozwodowy i się rozstaniemy. Bardzo męska decyzja. Anioł ją zmienił i pokazał mu lepszą decyzję, ale on podjął decyzję, bo był człowiekiem pełnym wiary. Nie tylko był sprawiedliwy, ale miał jeszcze wielką wiarę, bo właśnie przez to, że mamy wielką wiarę, stajemy się sprawiedliwi. A nie przez to, że jesteśmy grzeczni. Oto tu jest w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, a choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja nie chcę tego, co jest duże. Ja chcę tego, co jest małe. A Bóg chce nam dawać to, co jest duże. Chcemy to przyjąć? Chcemy mieć wielką wiarę? Nie, to jest trudne mieć wielką wiarę, bo człowiek wielkiej wiary, no to będzie musiał nosić blizny na swoim ciele. Tak jak Paweł, święty Paweł, nie? Święty Paweł nie miał stygmatów, tylko miał blizny. Był raniony, wielokrotnie kamienowany, biczowany za to, co głosił, za prawdę. Mógłby usiąść sobie w jakimś dobrym mieście, jakimś małej wspólnotce, w której go chcą, mógłby się nie wychylać i mógłby tam spędzić całe swoje życie jako lider, biskup, apostoł, bo on nie był biskupem, on był apostołem. Biskupi to są następcy apostołów. Ale on chciał iść dalej, chciał iść dalej. A żeby iść dalej, iść wyżej, trzeba mieć wielką wiarę. Trzeba się po prostu poświęcić. Trzeba się wychylić, trzeba się narazić. Nie pójdę w góry. No i ten Lot niestety źle skończył. Źle skończył ten Lot. Bo to miasto, to małe miasteczko, blisko tego grzesznego, tych grzesznych miast Sodomy i Gomory, które zostały zniszczone przez gniew Boży, to w tym mieście też pojawił się grzech za sprawą Lota i jego córek. A anioł powiedział, idź w góry. Nie, ja nie chcę się wspinać, bo tam czeka mnie nieszczęście. Błogosławieni, którzy wchodzą na górę. Choć to nie będzie łatwa droga, to jeśli wytrwają, to wejdą na szczyt. To takie moje błogosławieństwo teraz wymyśliłem. Mam nadzieję, że pod wpływem Ducha Świętego. Więc jeśli masz kryzys wiary, to tylko dlatego, że Bóg chce, żebyś miał jeszcze większą wiarę. Jeszcze większą wiarę. Jeśli pojawia się w twoim życiu burza, niepokój, cierpienie, a nie zgrzeszyłeś, nie odszedłeś od Boga, tylko jesteś z Nim w łodzi, a łódź to jest symbol Kościoła, czyli trwasz w relacji do Kościoła, bo grzech, ciężki grzech niszczy tą relację do Boga i do Kościoła. Choć po cichu
ktoś zgrzeszył ciężko, to relacja jest zerwana. Jeśli nie masz zerwanej relacji z Bogiem, jesteś w stanie łaski uświęcającej, to choćby tą łodzią trząsło, a trzęsie teraz, trzęsie niemiłosiernie, można powiedzieć, tą łodzią, przecieka ta łódź, a Jezus śpi i się do ciebie nie odzywa, nic nie mówi, tylko śpi, to go nie budź, połóż się obok niego i zaśnij. Naśladuj go. Co zrobił Józef? Józef poszedł spać, podjął decyzję i poszedł spać. Jonasz podjął decyzję i poszedł spać. I ty też podejmij decyzję i idź spać. Po co masz się niepokoić? Co ty burzę jakąś teraz, ją teraz przegnasz? Niech to Jezus zrobi. Kiedy będzie chciał, to zrobi. Zobaczysz, kiedy będzie czas, to cię obudzi. I otworzysz oczy i zobaczysz, o, już wszystko samo się poukładało. A jak trzeba będzie coś podjąć, jakąś decyzję, no to On ci powie, podejmij decyzję taką i taką. Zobaczysz, Bóg cię nie opuści. Jeśli ty go nie opuściłeś, jeśli jesteś z Nim w relacji, nie zgrzeszyłeś, choć było wiele okazji, choć mógłbyś to zrobić, pokusy są wielkie, mógłbyś im ulec, a ty tego nie zrobiłeś, to zobaczysz, że Jezus cię obudzi. Wszystko zrobi. Tylko miej wielką wiarę. Nie idź na łatwiznę. Bo mała wiara jest bliska zwątpieniu. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się dopiero 17 albo 18, bo idę na urlop od czwartku, ale jeszcze muszę przez te 2 dni dużo zrobić. Pozałatwiać wszystkie sprawy księdzowe, poskładać wszystkie filmiki, więc widzimy się dopiero 18-17 lipca. Jak Bóg da, to się wtedy zobaczymy. Trzymajcie się, życzę Wam miłych wakacji, urlopów, odpoczynku, cierpienia też miłego, bo w cierpieniu można odnaleźć miłość. No i tyle. Do zobaczenia.